Gdzie jest inspiracja, kiedy jej potrzebujesz? O, wszystko jest nie tak. Nic nie przychodzi mi do głowy. Cześć, kochana. Wszędzie cię szukałam. Właśnie usłyszałam wiadomość. O! Lilka, wszystko w porządku? Chyba tak. Dlaczego tu jest tyle desek? Pozwól, że ci pomogę. Na pewno wszystko w porządku? Tak. Chwileczkę, a może by tak... Zbudujmy mały trójkątny domek. Tak, inspiracja pojawiła się znikąd. W porządku, zacznijmy go budować już teraz. Przed nami dużo pracy, ale dziewczyny są podekscytowane. Jeden kawałek jest gotowy. Drugi też. Teraz ułóżmy razem drewnianą łamigłówkę. Tak. Sklejmy konstrukcję listwami drewnianymi. Raz, dwa i podnosimy. Świetny początek. Co dalej? Musimy zrobić kolejną ścianę. Zgadza się. Piłujemy tutaj, przykręcamy tam. I gotowe. Hej, Becia. Co tam masz? Nie wiem, co zrobić z tą deską. Zostaw to profesjonalistkom. Wow, mały domek rośnie na naszych oczach. Chyba zrobię okno. A ja zrobię drzwi. Przymocuj arkusz poliwęglanu do drewnianej ramy. I przykręć zawiasy. Spokojnie. Hej, Beciu, co myślisz? Świetnie, ale okno ewidentnie nie jest wystarczająco duże. Panoramiczne okna. Tego nam trzeba. Wow, to wygląda jeszcze lepiej niż myślałam. Super, już prawie gotowe. Raz, dwa. Idealnie. Teraz w loży będzie tyle światła. Czas pokryć ściany. Dach z trawy? Dlaczego nie? A ja zrobię płytki. Wytnij z izolacji kamienie o różnych kształtach. Wygląda jak chmura. Bum! Im więcej, tym lepiej. No, Lilka, życz mi szczęścia. Powodzenia. Podszywamy dach sztuczną trawą. Zabezpiecz go zszywaczem do mebli. A główną bronią Lilki jest pistolet do klejenia na gorąco. Tak udekorujemy domek. Chcę, żeby było kolorowo. Pomalujmy wszystko tutaj na zielono. Wow, to mój ulubiony kolor. Dom zamienia się w kwitnącą ekochatkę. Ważne jest, aby niczego nie przegapić. Gotowe! Przybij piątkę, kochana! Taki dom pokochają wszyscy miłośnicy przyrody. A czym jest mały domek bez przytulnej werandy? Drewniane pręty się sprawdzą. Ale roślin nigdy za wiele. Udekoruj paski zielonymi łańcuchami. Ach, ślicznie! A Becia zadba o ściany. Potrzebujecie piankowych arkuszy i odrobiny wyobraźni. Wytnij płytki w kształcie kociąt. Dodaj uszy i śmieszną buźkę. Zrób łapki. O, spójrz na to! Są takie słodkie. Nie podglądaj, Lilka. To będzie niespodzianka. Połóż kawałki na ścianie. Prawdziwy koci patchwork. Super! Ta kocia ściana jest niesamowita. Wow, to jest takie piękne. Przy okazji mamy jeszcze kilka ścian do dekoracji. Oczywiście, bestie, jestem do pani dyspozycji. Ściany można ozdobić tkaniną. Podoba mi się ten pomysł. Zadrapuj tkaninę w ten sposób i zabezpiecz ją szywkami. Szybko i łatwo. Gotowe! A teraz druga strona. Efekt zmiętej tkaniny nadaje jej wyjątkowego uroku. Niesamowite! Prawie zapomniałam o najważniejszym. Miękkie pufy sprawiają, że pokój jest przytulniejszy. W maleńkim domku wyraźnie brakuje stołu. Stara opona zyska nowe życie w mgnieniu oka. Jako blatu użyjemy okrągłego kawałka szkła. Pomalujmy gumę na żółto. Bardzo stylowo. Dodajmy blat. Idealnie, ale to nie wszystko. Udekorujmy szkło gruzem. Wow, to świetny pomysł. Wypełnij przestrzeń kamieniami. I pomaluj je.
fantastycznie! A co ze światłami? LEDowe byłyby idealne. Wykończeniem jest większy kawałek szkła. Ale jak możemy obejść się bez naszych ulubionych drobiazgów? Młode projektantki są zadowolone ze swojej pracy. Ach, te druty zawsze się plączą. Bu! To nie czas na żarty. Ała! Hej, co ty robisz? Jesteś wredna. Nie jestem wredna. O, mam pomysł. Odetnij górę czapki. Włóż żarówkę do środka. Świetnie! Zabawna girlanda jest gotowa. I jak? Podoba ci się? Wygląda bardzo oryginalnie. Pozostało tylko to zawiesić. Jako uchwytów możemy użyć spinaczy do papieru. No, uważam, że to jest świetne. Całkowicie się zgadzam. Tylko, że czegoś brakuje. Oczywiście, zapomniałyśmy o zasłonach. Potrzebujemy dekoracji w niebiańskich kolorach. To naprawdę pasuje do klimatu. Brawo, kochana. Jesteś genialna. Czas zrobić sobie przerwę i coś przekąsić. Ale kreatywne pomysły aż wybuchają. Ta doniczka wygląda trochę nudno. Może masz jakieś pomysły? O tak, mam parę. Zrobię podstawki do słodyczy. Świetny pomysł. Super, nie mogę się doczekać, aż zacznę. Zacznijmy od odmalowania garnka. Myślę, że jasno-niebieski będzie bardziej odpowiadał. Wow, jak ładnie! Wsyp smakołyki do szklanego wazonu. Jasne naklejki są zawsze na miejscu. Będą świetną ozdobą domowego stojaka. A jeśli masz dużo słodyczy, możesz zarobić więcej. Och, kocham pianki! Ence-bence, w której ręce? Ciasteczka! Wiesz co, Becia? Tak bardzo kocham słodycze. Witamy w świecie słodyczy. Uśmiechnij się, Lilka. Jesteś na live. Po tak pracowitym dniu nadszedł czas na relaks. Tyle, że Becia w ogóle nie może spać. Ona doskonali swoje umiejętności żonglerki. Ups, to był wypadek. O! Dlaczego wcześniej na to nie wpadłam? Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko. Zamierzamy zrobić bardzo owocowy nadruk. Będziemy potrzebować kawałka jabłka i trochę farby. Pomalujmy plasterek na czerwono. A teraz czas na naciskanie jabłka do poduszki. Wow, to arbuz! Soczysty nadruk wygląda bardzo kreatywnie. Ale to nie wszystko. Becia ma tyle pomysłów. Pomalujmy połowę jabłka jasną farbą. I wydrukujmy wzór na nowej poduszce. Kto powiedział, że być artystką jest trudne? To arcydzieło. Śpi, kochana. Czas odpocząć. Wow, to jest takie słodkie. Z takimi poduszkami Lilka będzie miała tylko najbardziej owocowe sny. Cześć, Jula. Spójrz na domek, który zrobiłyśmy. To niesamowite. Muszę go zobaczyć na własne oczy. Nie możemy się doczekać twojej wizyty. Impreza. To jest super. Dziewczyny już niedługo przyjdą, co oznacza, że musimy się przygotować. Becia zajmie się grami, a Lilka smakołykami. Do wymyślnego deseru będziemy potrzebować limonek. Przekrój je na pół i usuń miąższ. Tymczasem Becia wycina kółka z materiału. Pierwsze przedmioty są gotowe. Czas iść naprzód. Becia uszyje pączki z tkaniny, a Lilka zrobi galaretkę z wiśni. Prace idą pełną parą. Jeden ściek, dwa ściegi. Pachnie pysznie. Wlejmy galaretkę do połówek limonki. Tak! Podczas gdy galaretka stygnie, możecie się trochę wyluzować. O, gotowe! Wygląda bardzo nietypowo i bardzo smacznie. Podczas gdy Becia nadziewa pączki, Lilka ozdabia plasterki galaretką z limonki czarnym sezamem. Kawałki arbuza! Wspaniałe! Teraz Becia posypie ciasto. Przyklejmy błyszczące detale do pączków. Voilà! Czas wypróbować grę. Kto trafi do celu pączkiem? Tak! Zwycięstwo! O, co za pech! Nadchodzą długo oczekiwani goście.
Hej tam, mogę wejść? Oczywiście. Wejdźcie, pospieszcie się. Przyjaciele są zachwyceni. Tylko spójrz na tę girlandę. To będzie świetna zabawa. Częstujcie się. Róbcie, co chcecie. Sama zrobiłam ten deser. Wow. Wow, to jest takie fajne. Dziękuję, wow. Lilka. Nigdy nie próbowałam czegoś takiego. Ale czym jest impreza bez fajnych fotek? Powiedzcie cheese. O, chcecie zagrać? Wow, to jest takie słodkie. Tak, kto jest ze mną? Wygląda na to, że dziewczyny zdecydowały się na konkurs. Zobaczmy, kto jest najlepszy. Żarty, jedzenie i urocza przestrzeń to wszystko, czego potrzebujemy do szczęścia.